Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Jak widzicie, choinkę już mam prawie gotową, brakuje mi tylko trzech lampek, także będą dzisiaj się sypały prezenty. Mam do odebrania za punkty reputacji w bunkrze Alfa M16 modyfikowaną, no i dodatkowo na mapie pojawił mi się event z czerwoną furgonetką, na który zaraz wyruszymy. Teraz poleci intro, zostawcie łapeczkę w górę na zachętę i jedziemy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Skoro już zostawiłeś łapeczkę w górę, wariacie, teraz ja Ci pokażę, jak kończę choinkę. Podchodzimy do choinki, brakowało mi tylko trzech lampek, mam zrobione 5, ponieważ nazbierałem trochę tych rzeczy i mi się przerobiły przez noc na większą ilość. Dodajemy. I możemy kliknąć finalist w tym miejscu. Uwaga! Chłopie, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Patrzcie, od razu dostałem prezent. 9 bandaży, żółty ticket, copper ore, no i zajechane jakieś buty. Z tego co się orientuję, prezent się respi co 24 godziny, także fajnie. Ta choinka naprawdę ładnie wygląda i mi się podoba. Może mogę ją przestawić, to sobie przestawimy ją troszeczkę może wyżej, co? O, patrzcie. Teraz tak na środku stoi, jest o wiele, wiele ładniej. W dzisiejszym odcinku jeszcze pokażę Wam, jak zdobyć sadzonkę, żebyście mogli sobie postawić taką choinkę i jak zrobić ozdoby. Ozdoby wszystkie, które zdobyłem do ukończenia mojej choinki, możemy zrobić właśnie w tym oto stole, bo dużo osób mnie pyta o to, dlatego jeszcze chciałem tą kwestię poruszyć. Klikamy recipe i mamy deskę i linę, żeby zrobić wooden toy, puszkę, linę, żeby zrobić handman jar toy, scrap metal plus szmatki równa się dzwoneczek, no i 3 kabelki plus 5 żarówek równa się 1 lampka. I później to wszystko dodajemy do choinki i wtedy możemy ją ukończyć. Co zrobić, żeby zdobyć sadzonkę, która wygląda w ten sposób. Aby zdobyć taką sadzonkę, która się nazywa Christmas Tree, musimy po prostu iść na zwyczajną strefę i rąbać drzewo. Wtedy ona nam tak samo wypadnie, jak zbieramy trawę, żeby pozyskać nasiona od marchewki. Jak zdobyć? Holly. Po prostu chodzimy po każdej strefie i podnosimy te borówki, porzeczki, czy co to jest. I tak samo nam się to zbierze automatycznie do plecaka. Jak zdobyć cones? Jak zdobyć cojones? Tak samo rąbiemy drzewo. Pamiętajcie, żebyście mieli miejsce w plecaku, żeby te rzeczy mogły nam spaść. Czyli Christmas tree i cones, czy też holly. Mam nadzieję, że rozwiałem już Wasze wszelkie wątpliwości. Teraz możemy przejść do eventu z czerwoną furgonetką. Wow, we! Jak widzicie, mamy event z furgonetką, na który zaraz się wybierzemy. Dokładnie on się nazywa Holiday One, także od razu tam biegniemy. Jeszcze możemy zahaczyć o rest stop, który jest za 3 sekundy się kończy. No! Szkoda. Ajajaj. Mamy jeszcze jedną strefę z koordynacjami. I o dziwo, event, który mi się nie pojawiał chyba od 4 miesięcy, Crash Plane. Polecimy na niego, też może coś się w nim zmieniło. Enter. Prawdopodobnie jest do uzyskania nowy pattern. Patrzcie, jest zimowa strefa. Wow! Mikołaja biją! Mikołaju! Zamarzam! Czy o co chodzi? Dobra, ja sobie wezmę tylko apteczki w razie czego. Dzyń, 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 siema mordo. I was nice. Wow, dostałem prezent. Open. Cały tactical set Vintores i kurczaczek. No i kurde, to ja rozumiem. Jingle bells, cały stack. Patrzcie, cały stack pieczonego indyka. Pięknie. Co możemy tutaj mieć w tej skrzynce? Aha, musimy zdobywać rzeczy, które się kraftuje, także ja mam troszeczkę ich zrobionych już w chacie i zaraz przyjdziemy, zobaczymy co dostaniemy. A w wanie co się dzieje? A tu radyjko gra. Aha, jeżeli uzyskam taki modulator, mogę sobie zresetować bunkier Alfa. Naprawdę, naprawdę fajna opcja. Jeszcze raz sprawdźmy sobie. Co u Mikołaja słychać? Patrzcie, flary, baterie, energy drinki. Jest pattern, jest nowy pattern na 1440 punktów. Dobra, ja się zabieram od razu za dropienie punktów. Co on ode mnie wymaga? Aha, kiedy stworzymy te rzeczy, czyli wooden toy, dzwoneczek i ten cały lampion, dostajemy punkty, za które możemy później odebrać nagrody. Także ja lecę dropić rzeczy i za chwilę się widzimy. Bym zapomniał, zanim zaczniemy tworzyć te rzeczy, wybierzmy się na tą strefę z boku, ponieważ jest bardzo blisko.
A szkoda mi energii wracać z powrotem na chatę, znowu tam lecieć. Także zobaczymy na razie, co będziemy mieli z tej skrzynki. Wow, floater blotter. Ej, nie za dużo was trochę? Czemu on ma... Patrzcie, coś się u mnie zbugowało. Czemu on ma aż tyle życia? Pozamiatał tamte zobiaki? O co chodzi? Patrzcie, 100, 80. Nie pokazuje jego kreski życia, 40. Dobra, dostał. Nie rozumiem tego. Coś jest z grą nie tak. Może pokażę wam przy okazji. Widzicie, zbieramy sobie te jagódki i zaraz powinno spaść mi Holly. Ale zanim to zrobimy, otwórzmy sobie czerwoną skrzynkę. Jestem ciekaw, co będzie. Może będzie military backpack. Uwaga. Albo do acid bat, electronic circuit. Electronic circuit najbardziej bym chciał. Co jest? Ajajaj, MK. Dwie berety, silnik. Koper, to. Klucza nie chcę, paliwo biorę. Apteczka, plate. To. Spreje obowiązkowo. Dobra wariaty, jesteśmy w bunkrze alfa. Ja muszę iść odebrać swoją modyfikowaną M-kę, którą robiłem w bunkrze alfa na hard modzie. Chciałem ją odebrać ogólnie tą M-kę na live'ie, ale mówię, nie będę taki, wezmę uwiecznie to na odcinku. Jak widzicie, możemy... Aj, nie zobaczycie. Możemy ją odebrać. Take. Mamy modyfikowaną M-kę i co? I to tylko tyle? O co chodzi? American Automatic Rifle. Szósty poziom reputacji. Jak widzimy, equip, ubierzmy sobie tą M-kę. Nic nowego nie dostaliśmy. Weźmiemy sobie te kurczaczki. Zjedzmy go, ile daje? Wow, człowiek się prawie cały naje, ale mało za to się napije. Dobra, szkoda, myślałem, że będzie coś lepszego. Po prostu zwykłą M-kę dostaliśmy. No szkoda, teraz lecimy sobie na event z Mikołajem, ponieważ mam 30 sztuk tych takich drewnianych koników, które wieszamy na choinkę i zobaczymy, co za to dostanę. Siema Mikołaju! Włóżmy te ozdoby, 100 punktów oraz, czyli będziemy mieli 300 punktów. Woo! 300 punktów, ciekawe jaki prezent dostaniemy za 300 punktów. Ciasteczko, kremówka, czapeczka, sweterek, rolada i ten pistolecik. Kurczę, żeby było tak sprawiedliwie, fajnie by było dostać dwie rzeczy. Może weźmiemy sobie tą różdżkę tym razem za 200. Nie, no nie będzie sprawiedliwie też, ponieważ, kurczę, braknie nam i tak punktów. 120 plus 160 to jest 280. Coś takiego możemy zrobić, żebyśmy wzięli czapkę plus kremówkę? Może tak zrobimy, a ja później sobie jeszcze tych punktów nadropię. I nie, weźmiemy sweter. Sweter na pewno. I te ciasteczko. I sprawdźmy. Mamy ciasteczko, możemy je zjeść i mamy sweterek. Jak wygląda sweterek? Wow, sweterek z Grinchem, naprawdę bezbłędne. Podoba mi się to, super to wygląda. A ciastko możemy w rękę wsadzić? Nie możemy, a tutaj? Też nie. To ja idę dropić dalej rzeczy i niedługo się widzimy. Słuchajcie mordy, jesteśmy na chacie i z tego co wywnioskowałem, najlepiej jest zrobić po prostu wooden toy, ponieważ one wymagają dwie liny i jedna deska. Deskę i linę każdy z nas może zdobyć. No i ten handmade jar za puszkę i za linę też jest naprawdę fajna opcja. Dzwonek troszeczkę już jest ciężej zrobić, ale udało mi się troszeczkę tego skraftować gówna. Jak widzicie, mamy 20 dzwonków, 20 handmade jar, no i ponad 30 wooden toy. I tu widzicie, jeszcze mi się przerabiają. Także od razu lecimy do Mikołaja. Patrzcie, jak teraz fajnie wyglądam. Z tą pałką, w sweterku, no i w tych butach, nie? Tylko że spodni jeszcze nie mam jak Mikołaj. Ale to zaraz sobie wszystko załatwimy u Mikołaja. Dobra, jesteśmy u Mikołaja bez spodni. Troszeczkę pewnie zaraz nam będzie zimno. Okej, odłóżmy te rzeczy. 20 punktów mieliśmy już. Mamy już 220. Wow! Zobaczymy, ile dają lampki. 320 plus... Co jest? Aha, on lampek nie zbiera! Tego nie wiedziałem. Dobra. I dzwoneczki. Ponad ile punktów? 440 punktów. Możemy wziąć za 160 czapkę. No i ten pistolet. Sprawdźmy jeszcze. 1100.
1100 ten pattern. Będę musiał pozbierać go, także będzie w kolejnym odcinku na pewno kupowany nowy pattern. Mamy też, jak widzicie, szampana. Za 320 szampan trochę dużo. I nie wiem, czy wziąć pistolecik, czy to coś. Co to jest w ogóle? Jakaś roszczka Dziadka Mroza. To może weźmiemy sobie pałkę Dziadka Mroza? Weźmy pałkę Dziadka Mroza i do tego tym razem czapkę. Nie będziemy brali pistoletu. Pistolet zostanie na kolejny odcinek, żeby był bardziej emocjonujący. Mamy już dwie rzeczy i jak to wygląda? Ubierzmy czapkę Mikołaja. No bezbłędna, po prostu bezbłędne. I roszczka. Patrzcie! Jak jakiś normalnie magikan z Tibi. Dobra, popatrzmy jak to działa. Aha, normalnie zamachuje się. Także mordeczki, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Trzymajcie się, cześć!